biało-czerwonych czy biało-czarnych strojach piłkarze Piasta Gliwice, na czerwono Odra Wodzisław. Pierwsza akcja w wykonaniu przyjezdnych z Gliwic. Ładne podanie do Smektały. Smektała szybszy od Dymkowskiego. Ta piłka jednak wędruje pół metra obok prawego słupka bramki Stachowiaka. Ładnie urwał się Smektała obrońcom. W ostatniej chwili nie zdążył zablokować tego uderzenia Dymkowski. Chwilę potem żółtą kartkę otrzymał ten, który podobno może dyskutować z arbitrem, ale jak widzimy czynił to zbyt gorliwie, czyli Marcin Malinowski. Pierwsza akcja gospodarzy, w roli głównej Tomasz Moskal, a po drugiej stronie Kasprzyk. Moskal strzelał ostatnio zwycięskie bramki w wygranych 2-1 spotkaniach z Jagiellonią i z Krakowią. 18 minuta. Wygrany pojedynek główkowy. Smektała tym razem z prawej strony. Dośrodkowanie. Olszar! Pytanie brzmi, jak można było tego nie strzelić? Ano można. Idą jednak za ciosem podopieczni trenera Dariusza Fornalaka. Smektała z prawej przeniósł się na lewą. Smektała. Sedlaczek. Pada Olszar. Smektała. Kapitalne uderzenie. Bezradny Stachowiak. Goście prowadzą w Wodzisławiu 1-0. Piast w Wodzisławie czuje się jak ryba w wodzie. Przypomnijmy, że grając jako gospodarz na tym stadionie spisywał się znacznie lepiej niż chociażby u siebie w Gliwicach. Trzeci gol Jakuba Smektały w tym sezonie po trafieniach w meczach z Lechem Poznań i Łódzkim Klubem Sportowym. 120 sekund później Sedlaczek do Olszara i mamy drugiego gola dla przyjezdnych. To były dwie minuty, które wstrząsnęły Wodzisławiem. Popatrzmy. Rozklepana kompletnie obrona Odry. Tak gra Barcelona z Gliwic. A tak, za chwilę zobaczymy, cieszył się trener Piastunek, Dariusz Fornalak. Klata w klatę ze swoim asystentem. Czekamy na odpowiedź drużyny Wieczorka. Po raz kolejny Moskal. Jeszcze rykoszet od nogi któregoś z piłkarzy Piasta Gliwice. Nie zaskoczył on jednak broniącego ich bramki Kasprzyka. Reakcja trenera Wieczorka, pierwsza zmiana w drużynie Odry Wodzisław. Wodecki za kompletnie niewidocznego Grubera. 42 minuta. Małkowski ładnie obsłużony w polu karnym. Kasprzyk znów z tych opresji wychodzi zwycięsko. Małkowski to niewątpliwie najlepszy w przekroju całego sezonu piłkarz z Wodzisławia. Tutaj jednak lewy bądź w zależności od potrzeb prawy pomocnik Odry się nie popisał. Pierwszą połowę kończy nam żółta kartka, jaką otrzymał Jacek Kowalczyk za taki oto faul na Sebastianie Olszarze. Mecz nam się na razie fantastycznie ułożył, ale nie możemy zapominać o tym, że mecz trwa 90 minut, a nie 45. Musimy odpocząć troszeczkę w szatni i tak samo być skoncentrowani na drugą połowę. Fiesta na razie w Gliwicach, ale pamiętajmy o słowach Seweryna. Gra się przecież do końca. W drugiej połowie przez 20, a nawet 25 minut nic się kompletnie nie działo. Jedyna rzecz warta wzmianki to zmiany w Odrze: Matulewiczu za Korzyma i Kwiek za Kowalczyka, w Piaście Kowalski za Wilczka i Koczon za Olszara. 73 minuta, Kamil Glik fauluje Kwieka, za co otrzymuje żółtą kartkę. Później teatr komedii w wykonaniu wychowanka wodzisławskiej szkółki piłkarskiej. Minutę później jedyna tak naprawdę poważna kontrowersja tego spotkania. Popatrzmy, Kasprzyk i Moskal, powalony napastnik Odry. Gwizdka, arbitra nie ma. Wiemy o tym, że w polu bramkowym bramkarz jest nietykalny. Teraz dowiedzieliśmy się, że piłkarz jak najbardziej jest. W mojej opinii za to zagranie Kasprzyka należał się gospodarzom rzut karny. Groźnie było dwie minuty później, kiedy Aleksander Kwiek strzelał z rzutu wolnego. Ta powtórka pokaże nam, że do szczęścia brakowało naprawdę niewiele. Gospodarze w końcówce troszeczkę przycisnęli, ale ostatecznie i tak kończyli to spotkanie z zerowym dorobkiem i punktowym, i bramkowym. Na zakończenie szczęścia jeszcze szukał Łukasz Pielosz. Jego strzał, podobnie jak wszystkie inne w tym meczu piłkarze Odry, obronił Kasprzyk. Nie było prezentu dla Łukasza Pielosza, który dziś obchodził 26 urodziny. Odra przegrała z Piastem na Bogumińskiej 0-2.